Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witają Państwa Ryszard Chłobowicz, pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Proszę Państwa, było także kilka programów Kurek na piątek. Były takie, no, czasami, przynajmniej momentami, lekko humorystyczne, może takie bardziej lekkie tematy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bardzo poważnym temacie. Otóż, jak informuje portal O2.pl, miała miejsce no, dosyć sensacyjna oferta zbrodniarza wojennego Eichmanna, Adolfa Eichmanna, który zaoferował aliantom, że za kwotę bodajże miliona dolarów zamknie Auschwitz. Czyli to był 44 albo rok. Albo za 10 tysięcy ciężarówek. No właśnie. Pani doktor, sądzi pani, że jest to prawdziwa informacja? Wydaje mi się, że tak rzeczywiście trzeba byłoby poszukać źródeł, ale ona jest spójna z takimi informacjami już znanymi wcześniej. Nie pamiętam nazwiska tego pana. Fabrykant z Oświęcimia. Dobry film dokumentalny powstał. Fabrykant żydopolski z Oświęcimia, który jeszcze w 1940 roku jeździł do Berlina z delegacją żydowską pretraktować na temat właśnie stworzenia jakichś tam możliwości dla Żydów. To jest pierwsze. Drugie w książce profesor Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie, pojawia się informacja, że Eichmann bodajże w 1940 roku pertraktował z syjonistami o możliwości wysłania, wykupu czy jakichkolwiek wydobycia z Polski jakiejś grupy Żydów. I rozmawiał wtedy bezpośrednio właśnie z Żydami, wtedy jeszcze w Palestynie angielskiej. Przetrwało w źródłach, no Hannah Arendt była po prostu, słuchała tego wszystkiego podczas procesu Eichmanna w latach 60. Zresztą polecam tę książkę Eichmann w Jerozolimie, autorstwa właśnie Hannah Arendt. Także już takie rozmowy były prowadzone. To, co ja wydrukowałam sobie, to, co na temat tego, co pan redaktor mówił, jest w internecie, że tym razem też chodzi o rok 44, o maj, i Eichmann prowadzi rozmowy w imieniu ponoć szefa SS Himmlera. I tu źródła podają dokładnie taki tekst, który rzekomo Eichmann powiedział: gotów jestem sprzedać wam milion Żydów. Krew za pieniądze, pieniądze za krew. Możecie ich zabrać z jakiego chcecie kraju, gdziekolwiek ich znajdziecie. Z Węgier, z Polski, ze wschodnich terytoriów, z Terezinsztatu, w Auschwitz, skąd wam się podoba. Kogo chcecie ocalić? Mężczyzn głodzących potomstwa, kobiety, które mogą je rodzić, dzieci, starców? Niech pan siada i odpowie, mój wuj Eichmann, do tego Żyda węgierskiego, który te pertraktacje prowadzi. I to jest, proszę Państwa, dość spójne, dlatego że w książce Hannah Arendt Eichmann w Jerozolimie, w momencie, kiedy ona opisuje właśnie tę sytuację, że Żydzi syjoniści z Palestyny chcą wydobyć z Polski jakieś grupy Żydów, i to, co było zaskakujące i co z oburzeniem napisała Hannah Arendt i co właściwie dla nas jest szokujące, że syjoniści nie chcieli ratować po prostu Żydów z Polski, tylko oni sobie życzyli mężczyzn i kobiety tam w sile wieku, zdrowych, w wieku 20 chyba, 20 parę lat i tyle. Czyli nie chodziło syjonistom w Palestynie o ratowanie Żydów jako Żydów, tylko o ściągnięcie do Polski przez Eichmanna grupy osadników żydowskich, którzy będą
właśnie mieli siłę walczyć, którzy będą rodzić dzieci. Stąd ten fragment jest bardzo wiarygodny, że Eichmann po doświadczeniach sprzed 4 lat pertraktacji z syjonistami na temat uratowania grupy Żydów, teraz do tego Żyda węgierskiego w 1944 roku pyta go, kogo chcecie ocalić? Mężczyzn płodących potomstwa, kobiety, które mają je rodzić, dzieci, starców? Niech pan siada i odpowie. Myślę, że to jest, są prawdopodobne pertraktacje i to też jeszcze dowodzi, jak wiele źródeł dokumentów jest ukrytych. Transakcja jest dość taka, powiedziałabym, obrzydliwa i ze strony tych grup żydowskich i ze strony Niemców, bo Niemcy proponują właśnie, mówią, że 1 000 000 Żydów wam oddamy, jakich chcecie, ale za to mamy otrzymać 10 tysięcy ciężarówek i tam wylicza Eichmann, że za każdy 1000 ciężarówek 100 tysięcy Żydów. Trochę to było oczywiście robienie ze strony Niemców, to było robienie Żydów, mówiąc tak nieelegancko, próba oszukania ich, zrobienia w balona, dlatego że maj 1944 rok, proszę Państwa, to jest już sytuacja, że jeśli weźmiemy getto łódzkie, które liczyło kilka lat wcześniej 250 tysięcy, to jest maj 1944 roku, a w lipcu czy w sierpniu z getta łódzkiego przeżyło 870 bodaj 4 Żydów. Więc większość Żydów, przynajmniej polskich, ale i europejskich, to jest czas, kiedy właściwie jest już zamordowana i rzeczywiście zostaje Żydów ze Święcimia. To właściwie w Brzezińce tam było pewnie parę tysięcy, bo to Żydów nie było w Auschwitz. Żydzi byli w Brzezińce czy w Birkenau i obsługiwali tylko komory gazowe i tak zwaną kanadę, czyli sortowanie odzieży, złota odebranego wysłańcom. Także wydaje się to prawdopodobne, ta sytuacja, i powtarzam, współgra przepraszam, i z tą sytuacją tego przedsiębiorcy, właściciela jakiejś fabryki Żyda z Oświęcimia, no i rozmów i sytuacji z Eichmannem z 40 roku, o którym pisze Hannah Arendt. Dziękuję bardzo pani doktor za te wyjaśnienia. Myślę, że to... Warto jeszcze dodać na końcu, że proszę Państwa, ten świat zachodni nie zainteresował właściwie tego człowieka, który miał pertraktować, w końcu aresztowali, wywieźli gdzieś do Egiptu i przesłuchiwali godzinami. Na propozycję odrzuciła i Anglia, i Ameryka. Myślę, że z jednej strony no niby tak to ładnie brzmi, 1 000 000 Żydów, drugie, pertraktować z Hitlerem, powtarzam, o ludziach, którzy prawdopodobnie już nie żyją. Także ta sytuacja, no jako ciekawostka historyczna, tak. Tu na zdjęciu teraz widzimy, to właśnie ten człowiek, który pertraktował w imieniu Eichmanna, Joel Brandt. No i tak jak pani mówiła, ani Amerykanie, ani Anglicy nie zgodzili się na tą propozycję. No mogli przynajmniej zbombardować te obozy, też się nie zgodzili. A teraz próbują rozliczać Polaków za to wszystko. No właśnie. Skąd my to znamy, chciałoby się rzec. Dokładnie. Dobrze, dziękuję bardzo pani doktor za dzisiejszy program. W stosunku do państwa oczywiście tradycyjna prośba. Bardzo proszę o wsparcie naszego kanału internetowego, abyśmy mogli takie programy jak ten i dziesiątki innych nadawać ku, mam nadzieję, państwa satysfakcji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo również i przyłączam się jak zwykle do prośby pana redaktora. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym programie telewizji internetowej Niezależny Lublin. W niedzielę program kolejny z cyklu Tydzień z Głowy. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.